Jaką twarz ma ojczym Maciej Sztur? Ja akurat miałem o tyle też nietypową sytuację, że Staś był yy, małym jeszcze dzieckiem, kiedy kiedy go poznałem i kiedy, kiedy związałem się z Kasią, więc dość szybko żeśmy się stali kumplami, jak żeśmy to od zawsze nazy nazywali. Ja myślę, że każdy ojczym kiedyś usłyszy, że nie jesteś moim ojcem, więc nie mów mi co mam robić, tak? Jestem w, w, jeszcze to nie padło, ale myślę, że to na pewno kiedyś padnie. No i co? Będzie jakieś no, wtedy... no ale to nie jesteś. No więc no, to nie jest jestem, uznanie oczywiście, faktum. że nie no. jestem i nigdy nigdy, nigdy nie hmm. będę i i jestem po prostu, staram się być Twoim kumplem i bliskim Ci człowiekiem i spróbować stworzyć z Tobą rodzinę, mimo że nie mamy wspólnych genów, ale czy te geny są znowuż aż tak ważne,